Może zacznę od pewnej historii znanej, kiedy Naman przyszedł do Elizeusza, pamiętacie? To jest drugiej królewskiej. W piątym rozdziale. To najczęściej to, co wiemy, to jest to, że Naman najwięcej skorzystał na fakcie, że został uzdrowiony. Jeśli z kimś rozmawiam o historii Namana. To osią tej historii, w takiej naszej spontanicznej rozmowie, jest to, że poszedł i zanurzył się siedem razy, został uzdrowiony, a jego skóra stała się jak skóra małego dziecka. Ale nie to jest osią tej historii. Oś tej historii mieści się w piętnastym wierszu piątego rozdziału II Księgi Królewskiej, w drugiej części. Kiedy wrócił on do męża Bożego, pojawiła się w jego życiu pewna refleksja, którą podzielił się z Elizeuszem. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. To była taka siła, to była taka rzecz, która sprawiła, że Elizeusz nie bawię, obawiał się puścić go wolnym do domu. Nie mówił zostań ze mną. Zbuduj tutaj dom, czy teraz jesteś nawróconym Żydem. Kiedy naman nawrócił się, bo o tym tutaj jest mowa, kiedy to doświadczenie, które przeszedł, wywołało to, co było najważniejsze. Nowonarodzenie człowieka sam dostrzegł pewien problem. Mówi. Kiedy mamy święto w świątyni Rimona i król idzie, by oddać pokłon, to wspiera on się na moim ramieniu, ponieważ jestem pierwszym po nim. I kiedy ma pragnienie, by się schylić, to i ja muszę się schylić, bo tylko w ten sposób będzie on w stanie oddać pokłon swojemu Bogu. Miej to na uwadze. I spraw, by nie było mi to poczytane jako grzech i jako fakt, że służę obcemu Bogu. I co powiedział do niego prorok Elizeusz? Hej, wyzwał go, mówi: jak ty będziesz teraz do świątyni Rymona wchodził? Przecież jesteś nawróconym człowiekiem. Twoje miejsce jest tylko w takich i w takich przestrzeniach, i tu i tu chcę. Byś funkcjonował. Co powiedział prorok Elizeusz? Idź w pokoju i wierzę, że to są słowa pana, nie tylko proroka Elizeusza, bo był on prorokiem Jahwe. Pokój, który miał dla tego człowieka, nie wynikał z faktu, że został on zanurzony siedem razy w wodzie i jego skóra stała się jak skóra dziecka, ale wynikał z faktu, że jego nawrócenie. Było pełne i dojrzałe i to sprawiło, że Elizeusz mógł go wypuścić w pokoju. Kiedy poproszono nas, by Jarek Wajk miał kolejne dwa koncerty, wiecie, szkoły się obudziły, dały pieniążki, na jednym z takich spotkań, po takim spotkaniu przyszła pewna dziewczyna, miała łzy w oczach. Ja tak przysłuchiwałem się, ponieważ organizacyjnie to spinałem, to, to nie byłem w stanie w tym uczestniczyć praktycznie, ale ucho nastawiłem. I mówi Jarek, dwa miesiące temu powiesił się mój tata. Moja mama wyautowała się całkowicie. Ona nawet nie wie, że ma dzieci. Zamknęła się w domu, zasłoniła od dwóch miesięcy. My robimy zakupy. To były młode dziewczyny z liceum, może pierwsza, druga klasa. Program, który miał Jarek, bardzo dobry program, taki profilaktyczny. Dwie szkoły, słuchajcie, zamówiły program profilaktyczny o takim bożym, mocnym przesłaniu. A tam przychodzili, wiele dziewczyn płakało z różnych powodów. Jarek mówi, bo zorganizowaliśmy taki koncert sobotni z tym programem, który w Częstochowie on był z grupą Bogu. Pamiętacie, z tymi kto, kto był osobami niedosłyszącymi, które śpiewały rękoma. Przyjechał Staszek, jeden z tych osób i zorganizowaliśmy taki recital. I Jarek mówi słuchaj, przyjdź, poproś mamę, żeby przyszła. Na ten. My będziemy się modlić o to, żeby żeby zechciała przyjść w ogóle, żeby wiecie, wiecie, jak ktoś już się poddał, to to nie jest tak, że pomodli się i nagle jemu się wszystko przestawia, tylko dlatego, że się pomodliłeś, tu potrzeba ogromnej mocy Bożej. I modliliśmy się. Słuchajcie, to była sobota po południu, koncert się odbył. Przychodzi ta dziewczyna, wiecie, płacze, ale to jest taki płacz osoby przemienionej. Nie? I przedstawia swoją mamę, przedstawia swoją siostrę i jeszcze jedną koleżankę. I ta mama mówi, Jarek dziękuję za, za ten program. To były piosenki, wiecie, takie biblijne, mocne, e, zachęcające do pójścia za panem. I mówi Jarek, dziękuję Ci za to poselstwo. Nie? Ja nie, nie wiem, co mnie tu w ogóle przyciągnęło. Ja nie chciałem tu w ogóle przyjść. Nie? Ja teraz uświadomiłam sobie, że ja mam dzieci. Ja nawet, wiecie, to jest tragedia. Mąż odszedł, kobieta zapomniała w ogóle, że ma dwójkę dzieci. Nie? Zamknęła się i one funkcjonowały tak, jak potrafiły najlepiej. Nie? Próbowały się dobrze uczyć, różne rzeczy robić, ale mama nie była w stanie tego pochwalić, więc pojawił się chaos w umyśle. Dziękuję Bogu, że mogłem to widzieć, bo są takie owoce, wiecie, pewnych działań, które staramy się robić. Mieliśmy teraz taki program Piotra Stępniaka, to jest człowiek, który miał, no już dożywocie, ale w drugiej instancji dostał 20 lat. Człowiek, który przesiedział w kryminale za rozbój z bronią w ręku. Ma taką grupę gangsterów i raperów. Byli w dwóch liceach i w gimnazjum. Szkoły się tym zainteresowały. Jak wystartowali, to się wystraszyłem, bo pierwsza piosenka była o tym, że, że Jezus jest najważniejszy w życiu. Mówię sobie, teraz nas wyrzucą, bo, bo przecież nie są to rekolekcje. Ale słuchajcie, była taka cisza, nagle zapanowała, jak opowiadali te swoje świadectwa. O tym, jak wiecie, no, Darek opowiadał o tym, jak stał na wieżowcu i chciał się rzucić w dół, bo już był na siedmiu detoksach i nic mu nie pomogło. Ale gdzieś mu się przypomniało, że jak był w szpitalu, jakiś franciszkanin mu powiedział, że jeżeli uwierzy w Jezusa, to ten go uratuje. I mówi takie ostatnie wołanie, wiecie, na krawędzi. Boże, jeśli jesteś, to jest twoja ostatnia szansa. Nie? I okazało się, że Bóg jest. Eee, taka ekipa tam, wiecie, opowiadają te swoje historie. Piotrek mówi, że w grupie tej zorganizowanej on sam, bo taką gwiazdą był, było ich 33 chyba. Trzech przeżyło i to chyba tylko dlatego, że wszyscy trzej są nawróceni, wiecie. Większość z nich zginęła w porachunkach gangów, po to handel bronią, prostytucja, część zabita przez policję, część się zaćpała, część popełniła samobójstwa. Z 33 ludzi twardzieli, wiecie, takich, których po prostu nie, nie łamią byle małe rzeczy, Przeżyły trzy osoby, i Piotr mówi tylko dlatego, że są nawrócone. I on opowiada, wiecie, w Koku, w Domu Kultury, miał takie spotkanie, i było głośno, wiecie, ludzie gdzieś tam przychodzą i tam wołają te do kościoła z tymi twoimi takimi, nie tam, przemyśleniami. Tam ktoś piwo wypił, bo to na wolnym powietrzu było, wiecie, jak na wolnym powietrzu coś jest, to, to, to musimy się liczyć z takimi rzeczami, że to są ciekawi ludzie, wiecie, bo irytuje ich to, co, co słyszą. Ale nijak nie chcą odejść. A może to jest właśnie dla nich. I Piotrek wyszedł, bo trzeba było wyjść. I mówi tak. Może myślicie, że jestem wariatem. Może macie mnie zagubka, ale powiem Wam jedno. Gdyby mnie uzdrowił koń, to bym stanął na tym miejscu i bym powiedział, że mnie koń uzdrowił. Gdyby przyleciało ufo i mnie uzdrowiło, to bym stał przed Wami i mówił, że mnie uzdrowiło ucho. Ale kiedy byłem w więzieniu, nie pomógł mi nikt, ani psychiatra, ani psycholog, ani lekarz więzienny. Jest po ośmiu próbach samobójstwa, wiecie, ma podcięte gardło. Wypił gips w stanie płynnym, budowlany, który za chwilę, wiecie, mu całą tkawicę zapchał. Kilkakrotnie też poszczelony w tych, w, tych, w, tych, w tych całych takich porachunkach gangów, i nie mógł umrzeć, mówię. I wtedy, kiedy w tej celi więziennej siedział i zastanawiał się nad tym wszystkim, nad swoim życiem, i gdzieś tam w jakimś takim myśli, odniesieniu do, do istnienia Boga zawołał do Pana, Pan Bóg przyszedł. Nie? Mówi: Padłem na kolana i pokutowałem, i Bóg mnie zmienił. Kiedy tak te historie wszystkie zbieram, słucham, oglądam. Może jeszcze jedna rzecz. Kiedy koncert się skończył, jeden z tych chłopaczków zaapelował do oddania serca Bogu. Wiecie, 30 osób, a zostało 60 było, ale tak wszyscy się rozchodzili. Im mocniejsze było poselstwo, tym grupy się wykruszały. Zostało jakieś 30 osób, takie porozstrzelone po dużym placu. I ten chłopaczek mówi: jeśli ktoś chciałby oddać serce Bogu, niech podniesie rękę. Nie, nie wymagam do tego, byście przychodzili gdzieś tutaj. Wiecie, kiedyś to tak tak, tak funkcjonowało. I patrzę, wiecie, jedna dziewczyna podnosi rękę nie? w całkowicie obcym tłumie. W miejscu, gdzieś to do niedawna były krzyki, wiecie, gwizdy, jakieś takie zachowania. Ta odwaga tej dziewczyny, ja nie wiem, czy mnie byłoby stać na to. Ale był jej chłopak, wiecie, on ją tak trzymał za ramię. I kiedy Marcin zaczął się modlić o tą osobę. Oni uklęknęli, wiecie, bo byli z kościoła katolickiego, uklęknęli, ja nie wiem, to, wiecie, to mnie złamało, że można, dlaczego ja, jak i wielu z nas, wstydzimy się Boga, który wyciągnął nas z takiej otchłani, że robimy takie, wiecie, polityczne zagrywki, żeby oswoić ludzi z tym, co mamy do powiedzenia to ten kamuflaż powoduje, że ludzie się też nie otwierają. A w tym pół roku zobaczyłem, że wszędzie są ludzie, którzy potrzebują Boga. Wszędzie. Jest czas, aby to, co złamał świat, to, co w nas złamał świat, aby to znowu ożyło. Wiecie, kiedy Hiskiasz z Organizował Paschę, to przybyło bardzo dużo ludzi na tą Paschę, druga kronik, 30 rozdział. Przyszli ludzie z całego Izraela, przyszli ludzie z południa, z Jakuba, z Judy, ale przyszli też ludzie z północnych plemion izraelskich. 30 rozdział drugiej księgi Kronik. Wers 17 mówi: Wielu przyszło takich do zgromadzenia, którzy się nie poświęcili. Wierz 18: Większa bowiem część ludu, głównie ze fraimitów, manasesytów i sacharytów, nie oczyściła się i jadła paschę niezgodnie z przepisami. Ja się chciałem was zapytać, jaka była kara dla Izraelitów? Którzy przystąpili do spożycia paschy, nie będąc oczyszczonymi. Co mówi prawo mojżeszowe w tej kwestii? Mieli być wytraceni z Izraela. Niektórzy mówią, że to ukamieniowanie, niektórzy mówią, że mieli być wyrzuceni. Nie było dla nich miejsca w społeczności. Tutaj czytamy, że oni przyszli i jedli paschę, nie będąc czystymi. Hiskiarz widział to i modli się, Panie, który jesteś jaki? Który jesteś dobry, odpuść każdemu. Każdemu, kto skłania swoje serce do szukania Pana Boga, Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, by obcować z tym, co święte. Zobaczcie wasze serca i odpowiedzcie sobie, czy jesteście wystarczająco czyści, by obcować z tym, co święte. I Hiskiarz mówi odpuść im, choć nie są tak czyści, by obcować z tym, co jest święte. Dlaczego? bo ich serce zaczęło skłaniać się ku szukaniu Pana. I wiersz 20 mówi i wysłuchał Pan Hisjasza i zachował lud. Mam takiego Boga, który ma ogromną wrażliwość na ludzi, którzy są przeorani przez ich życie. Ludzi, którzy są pogubieni I obraz, jaki Boga mają, jest całkowicie sprzeczny często z tym, jakim Bóg się przedstawia. Ale Bóg ma miłość do człowieka, którego serce skłania się do szukania jego. Kiedy Dawid poszedł do kapłana, kiedy uciekał przed Saulem przed i był głodny, Sięgnął po co? Po chleby pokładne, które wolno było jeść tylko kapłanom. A Biblia w III Księdze Mojżeszowej mówi, że była to świętość nad świętościami. A naruszenie świętości nad świętościami kończyło się karą śmierci. Dawid zjadł i nikt nigdy nie odniósł się do tego, Aż do czasu Pana Jezusa. To, co zrobił Dawid, było niezgodne z prawem. Ale Dawid nie zginął. Dlaczego? Co Pan Bóg powiedział o Dawidzie, że jakim jest mężem? Według czyjego serca? Według serca Bożego. Kiedy Pan Bóg rozliczał Dawida. Powiedział, że nic w nim nie widzi złego poza przypadkiem związanym z Betrzebą. To była jedyna rzecz, na którą Bóg zwrócił uwagę. Bóg przykrywa mnóstwo naszych win i przykrywa mnóstwo win ludzi, którzy są na zewnątrz. W drugiej księdze królewskiej i tego nie przestudujemy, ale zachęcam Was do tego, Abyście sięgnęli do tego w domu, bo to jest niezmiennie ważna lekcja, którą chciałbym Wam pozostawić. I może pięć minut przyjdzie mi przeciągnąć, wybaczcie mi, ale chciałbym tę myśl skończyć. Przyszedł taki moment w historii Izraela, szczególnie dziesięciu plemion północnych, kiedy najechał na nich Ben Hadad. Ben hadad był królem którego namaścił Eliasz. Najechał ze swoim wojskiem, obległ Samarię, a nastał w mieście taki głód, to jest szósty rozdział drugiej księgi królewskiej, wiersz 24 i dalej, że doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. A gdy pewnego razu król przechadzał się po murach, jedna z kobiet zawołała do niego: do niego Pan, e, król mój, oto ta kobieta rzekła do mnie, wiersz 28, daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego zjemy jutro. I tak ugotowaliśmy mojego syna i zjedliśmy go, a gdy następnego dnia ja rzekłam do niej: Ty, daj teraz twego syna, abyśmy go zjadły, tamta go ukryła. Gdy król usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że ma pod płaszczem wór pokutny. I wtedy rzekł król takie słowa: Niech to mi Bóg uczyni, i niech tamto doda, jeśli dzisiaj utrzyma się głowa Elizeusza, syna szafata na jego szyi. Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Król wysłał przed sobą posłańca. Lecz zanim posłaniec dotarł, Elizeusz rzekł do starszych: Czy widzicie, że ten syn mordercy posłałby mi ucięto głowę? Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi i podeprzyjcie je. Czyż nie słyszycie odgłosu królów, kro, 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 kroków jego pana zanim, Gdy on jeszcze do nich mówił, to i sam król przyszedł i rzekł: Oto to nieszczęście pochodzi od pana, po cóż mam jeszcze na nim polegać? Mamy do czynienia z Kościołem Bożym w stanie kryzysu. To jest lud Boży. Lud Boży, który doszedł do takiego stop momentu w swoim życiu, że zaczęli zjadać własne dzieci. Że chodzili głodni i chodzili spragnieni, chociaż mieli w murach miasta proroka. Hej, Elizeusz siedzi w murach miasta. Mają proroka. I mają starszych, i mają sędziów. I co się dzieje? I chodzą głodni. Możesz mieć wielkich ludzi w swojej społeczności, możesz mieć wielkiego proroka, i możesz być człowiekiem głodnym. Możesz dojść do takiego momentu, że zjesz własnego syna, myślę tu o pewnej metaforze, że zaczniemy zjadać sami siebie nawzajem. Dlatego, że tak skutecznie odizolowaliśmy się od życia i zamknęliśmy się w czterech ścianach, że po prostu nie mamy już więcej nic do roboty. A życie tak naprawdę jest na zewnątrz. Jak długo chcecie się szkolić jeszcze w docieraniu do ludzi? Jak dużo jeszcze musimy przejść szkoleń, nie wiem, różnego rodzaju działań, by w końcu powiedzieć ludziom to, co Bóg dla nas uczynił? Czy ja musiałem, musiałem 9 lat chodzić do seminarium, by powiedzieć to, co Bóg dla mnie uczynił? Nie. Bo mówienie o tym, co Bóg dla nas czyni, tak naprawdę nie wymaga żadnych szkoleń. Po prostu trzeba, trzeba mieć wdzięczność i trzeba mieć świadomość tego, co Pan uczynił w moim własnym życiu. I kiedy oni tak siedzieli zamknięci, wiecie, tacy ściśnięci tacy zniewoleni wojskiem syryjskim, Bóg zaczął czynić cuda. Bóg stworzył chaos, tak iż myślano, że Izraelici wynajęli sobie Egipcjan i Kuszytów, i Asyryjczycy wszystko, co mieli, pozostawili i uciekli. W mieście jest głód, a na zewnątrz Biblia pisze, że były zastawione stoły. I był jeden problem, że lud był tak ściśnięty i tak stłamszony w swoim myśleniu, że tych stołów nie był w stanie dotrzeć, dostrzec. Co mówi psalmista Dawid w wierszu 23 o jego stosunku do wrogów? Jakim jest Bóg? Co robi? Zastawia stół wobec nieprzyjaciół Jego. Kiedy Jezus przyszedł, w Ewangelii Łukasza czytamy, powiedział, Duch Pański nade mną, aby wypuścić uciśnionych na wolność, aby jeńcom dać wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Kiedy Jezus szedł do nieba, miał za sobą jeńców. Pisze tak? Czyi to byli jeńcy? To byli jeńcy szatana. To były pierwociny z jeńców szatana. On ich Wyzwolił i zabrał. Co mówi Biblia? Co pan Jezus mówi do faryzeuszy o mocarzach? Mówi: nikt nie jest w stanie wejść do domu mocarza i zabrać mu cokolwiek, jeśli co? Jeśli pierwej go nie zwiąże, jeśli nie będzie silniejszy od niego, wtedy dom jego ograbi. Jezus jest tym, który wszedł do domu mocarza i wyciąga z niej. Je. On jest zwycięzcą. Jesteśmy po stronie zwycięzcy. Kwestia uwolnienia to jest rzecz, która dokonuje się dzisiaj. Ona się dokonuje za murami bram. Tam ludzie się nawracają, tam ludzie znajdują Boga, tam ludzie manifestują swoje przekonanie. Jeśli nie będziecie, Biblia mówi, głosić tego, kamienie wołać będą. Stępniak do mnie mówi, tak, ja miałem serce jak kamień. Po prostu nie miałem litości współczucia. strzelałem do ludzi po prostu od tak, dlatego że był mi winien jakieś pieniądze. Nie? Nie było tam uczucia dla nikogo, dla dzieci, dla bliskich. Mnie życie tak przeorało, że po prostu nie, nie wzruszało mnie nic. I Bóg taki kamień pobudził do tego, abym wołał. I teraz najważniejsza rzecz, którą chciałbym zamknąć. Oś tej całej historii pomiędzy jedną stroną medalu a drugą znajduje się w wierszu trzecim, siódmego rozdziału drugiej księgi królewskiej. A czterech mężów trendowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: Po, co mam, po cóż mamy tu jeszcze siedzieć, aż zginiemy? Jeśli powiemy sobie, wejdźmy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy. A jeśli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków: jeśli nas pozostawią przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, zginiemy. Tu jest ciekawa idea, ponieważ to są jedyne cztery osoby, które tak naprawdę w całej tej społeczności są wolne. Zgodzicie się ze mną? To są jedyne osoby, które przechodzą z jednego miejsca do drugiego. Możemy wejść do miasta, możemy tu pozostać, możemy wyjść. To wolność tych czterech ludzi, o których Biblia mówi, że byli trendowaci, sprawiła, że przyszło do Izraela błogosławieństwo. Nie jest ważne, czy jesteś w mieście. Nie jest ważne, czy, jeste, czy masz proroka. Nie jest ważne, czy masz przywódców. Ważne jest to, czy jesteś człowiekiem wolnym. Czy jesteś człowiekiem bramy. Pan Jezus powiedział dość takie zdanie: Ja jestem dla owiec bramą. Ci ludzie nie przejdą. Ze świata grzechu do królestwa Bożego inaczej jak przez bramę, którą jest Chrystus. A ty możesz być człowiekiem bramy. To jest najważniejsze miejsce, w którym dzisiaj powinieneś być. I to jest najważniejsza rzecz, na którą powinieneś wskazywać. Narzędzia są ważne, ale najważniejszą rzeczą w tej całej historii. Jak ją przeczytacie sobie w domu, w tej całej historii jest tak zwane wąskie gardło. Ogromna rzesza ludzi po jednej stronie i ogromna rzesza ludzi po drugiej stronie w opozycji do siebie, i jest to wąskie gardło. I był pewien człowiek, był to adiutant, i powiedział takie zdanie: Choćby nawet pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy taka rzecz mogłaby się wydarzyć? A wtedy prorok rzekł do niego: To zobaczysz to na własne oczy, lecz zjeść z tego nie będziesz. Obyśmy nie byli ludźmi wątpliwości. Obyśmy nie wątpili w to, że mamy właściwy czas i właściwą misję do wykonania.